Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Tym razem Wam pokazuję coś dla basistów, czyli gitarę basową firmy Stag. Mamy tutaj wszystko napisane. Nazwa jest. Jest to gitara basowa czterostrunowa. Pasek jest akurat mój. Czterostrunowa. Klucze diecast czarne. Firmy Stag. Tak gitara wygląda do światła. O. Jest to kolor transparent red, czyli po prostu mamy czerwona barwa z widocznymi elementami czy fakturą drewna. Widzicie tutaj różne takie po prostu fragmenty drewna. Korpus z olchy, lity korpus z litej olchy. Tutaj nawet bardzo ładnie widać fragmenty słojów tutaj. Czyli tutaj jeszcze mamy ślicznie z tyłu wygląda. Elektronika pasywna, przetworniki pasywne. Gryf przykręcany. Czyli tak, korpus olcha, gryf przykręcany klonowy, twardy klon. Tak jest zdefiniowany, można powiedzieć. Podstrunica palisandrowa, markery, kropki okrągłe. Tutaj mamy oczywiście też binding w postaci kropek na podstrunicy. Mostek oczywiście stały, bo jakżeby inaczej. Mamy teraz tak, dwie gałki odgłośności. Jedna jest od głośności tych dwóch przetworników, jedna od głośności tego. No i potencjometr barwy, no i naturalnie gniazdo wejściowe. Posłuchajcie sobie, jak ta gitarka brzmi. Podłączę ją do dwóch wzmacniaczy, czyli jeden najpierw zagram na mojej mesie, a drugi to będzie Ibanez, wzmacniacz Ibaneza. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Najpierw sobie coś spróbujemy zagrać z przetwornika tego. Potencjometr barwy miałem na maksa, czyli można powiedzieć jakby najjaśniejsze brzmienie. Słyszycie, prawda? Teraz go dam na minimum, czyli skrajne brzmienie. Teraz dam mniej więcej na połowę, oczywiście trudno tak sprecyzować połowa. Na maksa, czyli odkręcałem mniej więcej o ćwierć obrotu, powiedzmy. Albo mogę spróbować. Mogę spróbować to przełączać na bieżąco, że tak można powiedzieć. Mogę to przełączać na bieżąco, czyli teraz jest na maksa. Na maksa. Na minimum, czyli najciemniejsza jakby barwa. No dobra, zobaczmy teraz, jakby miał brzmieć przetwornik tylko ten przy mostku, czyli... Thank you.
Trawy z kolei przy tym przetworniku przy mostku mam na maksa. Teraz dam na minimum. Także tu mniej więcej wasz taki mniej więcej tutaj mamy takie jakby poglądowe spojrzenie na brzmienie tego. Oczywiście możemy też obie gałki głośności manipulować nimi, czyli możemy na przykład dać jeden na maksa, drugi w mniejszym stopniu. Czyli załóżmy, teraz mam obie gałki głośności na maksa, barwy też na maksa. Teraz ściszę ten przetwornik przy gryfie. Teraz mamy przetwornik na maksa zgłośniony ten przy. Teraz mam przetwornik na maksa zgłośniony w oba. Teraz ściszę z kolei ten przy mostku. Teraz zgłaśniam. Teraz ściszam ten przy gryfie. Właśnie. Widzicie, starałem się wam pokazać mniej więcej poglądowo, jak ta gitara Stack, gitara basowa BC300TR brzmi. No, muszę przyznać, że ta gitara mi się spodobała. Naprawdę, bardzo mi się spodobała ze względu na to choćby kolorystycznie, jak ona wygląda, jak ona fajnie się przebijają te słoje, no i też jak brzmi oraz to, jak ona jest ustawiona. No ona właściwie przyszła już ustawiona, że tak można powiedzieć, idealnie. To już kwestia ewentualnie ustawienia brzmienia czy akcji strun, zależy oczywiście od zdefiniowania przez gracza ostatecznego. Wysokość przetworników też oczywiście można podnieść, co zdecydowanie nam wzmocni jeszcze sygnał. Ogólnie brzmieniowo, jak dla mnie, ta gitara, jeśli chodzi o przedział cenowy, tak nie wiem, do 800 powiedzmy złotych, czy do 700 zł, właściwie ta gitara mniej więcej oscyluje w granicy 700 zł, więc podałem do 800, bo może zdrożeć. To naprawdę ta gitara brzmi rewelacyjnie, no i tutaj ja wcale nie staram się w jakiś sposób po prostu was zachęcić do kupowania, tylko po prostu jak ją zobaczyłem i jak usłyszałem, jak ona brzmi, to jest naprawdę coś bardzo fajnego w niewygórowanej cenie. I wszyscy, którzy mało się orientują, jeśli chodzi o firmę Stack, nie bardzo wiedzą, czy nie bardzo ufają tej firmie, to ja naprawdę bym powiedział, żeby zaczęli ufać, bo ona robi naprawdę bardzo dobre rzeczy. I sam jestem zdziwiony, ponieważ ja też podchodziłem sceptycznie, no Stack, jakieś tam coś, oni tam robią różne instrumenty, może to nie być zbyt fajne, ale naprawdę według mnie ta gitara spełni oczekiwania każdego początkującego i średnio zaawansowanego, oczywiście zaawansowanego również, w zależności oczywiście od preferencji po prostu słuchowych, czy tak można powiedzieć, wymagań. Według mnie ona się tutaj doskonale spisuje do grania właśnie czegoś mocniejszego, do grania bluesa, czy jakiegoś tego czegoś lekkiego też jak najbardziej, bo to jest wszystko kwestia ustawienia brzmienia i na wzmacniaczu, i w samej gitarze, więc naprawdę bardzo was zachęcam do rozpatrzenia zakupu takiej gitary. Zapraszam was do zakupów
Zapraszam. Gorąco polecam do zakupów. Jeśli jesteś zdecydowany na gitarę basową, to polecam tą gitarę. No i do usłyszenia i zobaczenia w następnych filmach. Popatki!